Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dziś ze mną Shalunover. Siemanko, siemanko, witam. O, zarąbista jest wodka. Ej, idealna, jakbyś to po prostu stał na statku, ahoj, siemano, siemano. Moi drodzy, dzisiaj będziemy testowali nową broń, mianowicie chodzi nam o te oto kanony. Wsiadasz do środka, strzelasz i lecisz. Okej, ty, fajne to jest. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, jak daleko taki kanon strzela, jakie struktury i w jakiej ilości je niszczy, czy na przykład przez dwie ściany drewniane da rady przelecieć, czy przez trzy ściany kamienne i tak dalej, i tak dalej. Oraz postaramy się zrobić tak, że postawimy dwie armaty vis-a-vis, strzelimy do siebie i postaramy się zderzyć czołami. Wiesz, o co chodzi? Spoko. Dobra, to może na samym początku tak. Postawmy standardowo platformę. Szalony, ty idź na drugą stronę, ja na drugą. I pamiętaj, jedna kratka 5 metrów. Co 100 metrów zaznaczaj po prostu innym materiałem. Okej, moi drodzy, mamy tutaj 300 metrów. Szalony, to ja sobie postawię tutaj jedną armatkę. Chcesz też armatek trochę? No. Ale mam, dobra, mam już. Dobra, masz, nie? Wyposaż sobie. Sobie też tutaj postawię armateczkę. I stryk. Idę na koniec. Tak jest. Ej, można tym działem sterować, obracać. Co? Padło. Aha. Popsuło się, no dobra. Skoro tak to wygląda, ale... Aha, w ten sposób, dobra. Tylko powiem ci, szalony, tak, nie wiem jak my się trafimy. Musimy razem wspólnie w jakiś punkt celować. Na początku się wystrzelę sam i zobaczę, jak daleko dolecę. Na jaką odległość mogę dolecieć. Nie! Nie! Popsułeś. Dobra. To się nazywa, moi drodzy, fail. Korzystając z chwili czasu, że będę odbudowywał teraz ten most, chciałem wam przypomnieć, żebyście wpisali kod w sklepie Gaming with Farel, za co wam bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, że mnie wspieracie. Mało tego, wraz z 1 marca zachodzą wielkie zmiany. Zaczynam streamować przez następny miesiąc codziennie na Facebooku, więc fajnie by było, jakbyście teraz dołączyli do mojego fanpage'a, a Facebook wtedy automatycznie wyśle wam powiadomienie, kiedy odpalę live'a. Dobra, szalony, w takim razie... zrobiłem już tutaj sobie... O, okej, okay. Wzmocnienie zrobiłeś, nie? Dobra, super. No, tak jakby robię. Armatka mi spadła, tutaj gdzieś był 300 metr. Tak jest. Jeszcze raz sobie sprawdźmy. Wiesz co? Jakbyś mógł zmienić jeszcze drużynę, wziąć jakąś broń w dłoń, że tak powiem, żeby ewentualnie później mnie zestrzelić i zobaczymy, jaka to jest odległość. Obracam się i testujemy jeszcze raz, jak daleko mogę dolecieć. Dobra, dobra. Ej, okej. Okay. Strzelmy teraz troszeczkę wyżej. Lecę. Dobra. W sumie wiesz co mi się wydaje? Że ja muszę trafić w platformę. Wtedy to będzie jedna i ta sama odległość. Trzeba zrobić kolejną próbę. Dobra, dobra. Teraz równo ustawię. Tak, jestem teraz równo ładnie ustawiony. O! I uwaga, lecimy! Pam pararam, pam pam, panie bananie, leć! Trafię? Czy nie trafię? Trafię, czy nie trafię? Aaaa! Czyli moim zdaniem to było gdzieś tutaj. Za wąska jest troszeczkę, wiesz, szalone nasza ta rampa, musimy ją jeszcze poszerzyć. Okej, okay, kolejna próba. Już trzecia. Musimy być na tej samej płaszczyźnie. Teraz fajnie nam nasz kanon, cannonball, czyli nasz bananek zrobi fajnie dziurę, będziemy widzieli, ile to jest metrów. Dobra, lecę mordo. Uwaga, uwaga, setny metr minięty. Bum! Idealnie. Wylądował. Wylądował, dobra. Tutaj trzeba teraz sobie zrobić znaczniczek, że tu pierwszy... No ładnie. Nie. Tu musisz zrobić po prostu daszek. Postawić i będzie z głowy. O, albo coś takiego. Ja lecę i oddaję kolejny skok. Wy widzowie oczywiście dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej armacie, czy wam się podoba, czy nie. I co jeszcze można ciekawego w sumie z nią zrobić? Na razie my wpadliśmy na taki pomysł, żeby sprawdzić, jak ona daleko leci. Kurczę, mam teraz gwiazdy na niebie, one wtedy też takie były? Fajne? Dobra, lecę. Nie wiem, w sumie nie przeglądałem. Kurde, nie trafię. Nie trafię. Czy trafię? Nie trafię. Ale poleciałem dalej, dobra, znacznie. Nie trafiłem, jeszcze raz. Okej, szalony, weź staj na razie w tamtym miejscu, w którym ja przed chwilą wylądowałem za pierwszym razem, w którym zrobiłem dziurę. No. Odmierzymy, ile to jest metrów, co? Spoko. Dobra, ja sobie tutaj stanę, o,
Gdzieś w tym miejscu, to jest tu, tak? Jesteś? Aha, tą samą drużynę masz. Dobra, za chwileczkę jeszcze raz to sprawdzimy. Zmień sobie drużynę. Ja lecę naszym panem bananem jeszcze raz w przestworza. Teraz nie powinienem wylecieć. Jest równo? Jest równo w miarę. Okej. Wow, a to szalony zleciał. Myślałem, że jakaś gwiazda leci. Dobra, teraz trafię. Teraz trafię. Teraz jest dobrze. Zobacz, zobacz, zobacz. Boom. O bracie. Ej, nie sądziłem, że aż tak daleko to będzie. Dobra, tutaj też sobie stań. Ja wracam na początek i patrzcie, postawiłem ścianę za kanonem i kanon się nie przesunął, czyli spoko. Ciekawe, czy będą takie fejle, że na przykład gościu typa podjeżdżał, ten się wystrzelił z kanona, armata się cofnęła i go zepchała. Wiesz, co chodzi? Ej, to było piękne. Załadujmy znowu banana. Banan, jak widać, mój już troszeczkę się popsuł, zczerniał. Dobra, strzelamy jeszcze wyżej, skoro tak wysoko poleciał. Strzelmy, czekaj, dobrze będzie? Nie, nie trafię. I naprawdę jest delikatna ta armata. O, no może trafię. Let's go! Lecę. Złapię, 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 złapię. Łap, 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 banana, łap, banana, łap, banana! Nie. Nie. Ale wiem, gdzie to było. Wiesz, gdzie to było? Tutaj, tak? Ale wiesz co? No. Jakbyś mógł, poszerz mi jeszcze tutaj tą płytkę. Czy rekord padł? Nie, nie padł. Dobra, robimy kolejny skok. Ale zanim przeskoczymy na początku, szalony, stań w tym miejscu, gdzie uderzyłem, i sprawdzimy, jaka to jest odległość. Ja stawiam, że to jest tak, to było 100, 200, myślę 235. A ty, szaku? Szaku, szalony? Widzisz? Szaku się denerwuje, że go nie zaprosiłem chyba na odcinek. Nie no, żartuję, nie było go chwilowo. Nie, no ponad 200 powinno być raczej, nie? Dobra, to czekaj, pierw sobie odmierzę. Ej, amo nie mam. Dobra, wyposaż. Jesteś? No, no. Ej, no, co to za bejcik? Ja już wymierzyłem, strzeliłem, on dopiero zaczyna bananik ładować. 251 i jest nowy dźwięk uderzenia w czosnek. Taki jakby sakiewka z monetami jakby spadła. Wiesz co, Kaman? No, no, bo to jest zrobione specjalnie tak, że jak komuś bijesz kewa, to słyszysz ten dźwięk, że zbiłeś mu tego kewa. Masz pewność, że mu zbiłeś. Aha! O, to ciekawe, ciekawa inicjatywa, moim zdaniem. To co? Lecimy. Przypominam, żebyście zostawili łapeczkę w górę za taki teścik. Teraz wycelujmy sobie w tą gwiazdę. Leci! Team Banan, Team Banan, ej! Team Banan, Team Banan, ej! 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 To samo. Wiesz co? To jest za wysoko. Moim zdaniem by uderzył tu. Moim zdaniem by uderzył tu, dlatego musimy stawiać daszki. Mi się wydaje, że on by uderzył tutaj, w tym miejscu. Czyli to jest o parę metrów dalej, także szalone, prosiłbym cię, żebyś stanął tutaj. Okej, szalone, jesteś na miejscu. Uwaga, leci! Woo, boom! 256, no to umówmy się, że... no na 250, 260 maksymalnie strzela armata. No chyba, że nie wiem, można było jakoś to inaczej spatentować. Odbiłbyś się od bounce pada, ale wątpię. Aha! Słuchaj, jeszcze jeden ważny teścik. Muszę sprawdzić, ile niszczy, jakie struktury niszczy. I oczywiście, ile tych struktur niszczy. Okej, ściany gotowe. No to, ile jak obstawiacie, piszcie w komentarzu. Mi się wydaje, że 3 rozwali. Raz, dwa. Raz, dwa. Dwie tylko ściany. O kurczę. Wiemy, że na pewno banan z kanona wystrzelony rozwala dwie ściany. Zróbmy jeszcze tak, tutaj sobie postawmy drzwi po prostu, żebyśmy mieli zaznaczone. Raz, dwa, trzy. Bez sensu. Nie wiem, nie wiem, nie potrafię, moi drodzy, obiektywnie tego określić, ponieważ raz strzela tak, raz strzela tak. Dobra. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. No i teraz w ogóle armata mi się zawaliła pod nogami. Nie wiem, o co chodzi. Moim zdaniem armata przebija maksymalnie cztery ściany, bo tyle nam się udało. Taki jest mój werdykt. Ewentualnie jakby coś się kiedyś zmieniło z aktualizacją, będziemy dalej testowali. Dobra. Ok, moi drodzy, teraz sobie sprawdzimy, ile zwykła kula przebija ścian. Mamy 2, 4, 6 ścian metalowych.
ściany załadowane. No to. Kurczę, jak się tym steruje? Góra, dół. Wyceluj ciała. A, dobra, dobra, dobra. Go! Wow! Wszystkie. 6 było, tak? Mhm. 6 ścian metalowych. Dobra. Postaw teraz 7 ścian metalowych. Okej, moi drodzy, kolejna próba. Teraz mam nadzieję, że mi się uda. Pum! Co jest? Nie wiem, o co chodziło, ale mi aż cofnęło postać. Wywróciło prawie. Przebiło 6 ścian. Dobra. Czyli uznajemy, że cannonball z kanona rozwala 6 ścian metalowych. To co? Przyszedł czas na najlepszy test. Się w końcu zderzymy, nie? A jak? 2, 1, go! Likwiduj. Aż zlikwidowałem przeciwnika, wow. Okej, próba numer 2. Masz wycelowane idealnie? No, mam. U mnie pokazuje, jakbyś patrzył się w ogóle gdzieś w lewo. Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, dziwne. Trudno. 3, 2, 1, go! Gdzie ty coś strzelił, mordo? No nie wiem, no w ciebie strzelałem, bo no w ciebie. Tu poleciałeś. No właśnie wiem, nie wiem, o co chodzi. No mi wycelowałem siebie. Znisz jeszcze raz podest i na nowo armatę postaw, nie? 3, 2, 1, go! Zderzyliśmy się! No. Zderzyliśmy się, super! Zadało mi 50 obrażenia. A ty zginąłeś cały, tak? Tak, zaliczę porażkę. Ale ile masz teraz hapsów, jak się rodzisz? 100. Nie masz Kewa, nie? Nie. No to akurat jakoś tak się udało, że ja cię zabiłem. Dobra, moi drodzy, czyli wiemy, że w ten sposób może człowiek zginąć. Okej, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Dzięki ci szalone za pomoc. Mega fajnie się bawiłem. Mam nadzieję, że wy również. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły związane z kanonem, oczywiście piszcie w komentarzu. Przypominam również, żebyście mnie wspierali z kodem Gaming with Farel i że od marca streamuję codziennie na Facebooku, więc dołączcie obowiązkowo na mój fanpage Gaming with Farel. Oczywiście link do fanpage'a znajdziecie w opisie tego filmu. Trzymajcie się, yo! Cześć!